płacz. Powiem szczerze, że nie płakałem przez 20 lat, a potem nastąpiło takie wydarzenie w moim życiu. Mogę tylko powiedzieć, że to było 22 sierpnia tego roku, że płakałem bez przerwy przez 3 dni. I dzięki temu, że udało mi się w końcu z całego serca zapłakać, tak zapłakać całą duszą, całym sobą, wszystkimi emocjami, całym ciałem, odkryłem płacz Jezusa nad Jerozolimą. To znaczy Jego łzy, Jego łzy miłości. To, że jak się płacze naprawdę, to się nie płacze z bólu, z cierpienia, ze smutku czy z nienawiści. Naprawdę płacze się tylko z miłości. To było widać, gdy patrzył na Jerozolimę, to było widać, gdy patrzył na grób Łazarza. I sam fakt, że Bóg płakał, mnie nawraca. Mnie głęboko dotyka, bo skoro On miał w sobie łzy i potrzebował ich tak po ludzku, żeby też oczyścić swoje emocje, swoje doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem, to ja sobie mogę wreszcie jako mężczyzna, jako człowiek dojrzały, z całym moim bagażem na to pozwolić. Ja mogę sobie pozwolić jako 40-letni człowiek swoich czasów, swojej sytuacji życiowej na to, żeby płakać. Nie ma w tym nie tylko nie ma w tym wstydu, ale jest nawet jakieś podobieństwo do Chrystusa. A tego bym dla siebie i dla każdego bardzo chciał. Dziękuję.